Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z 12 imieniem Judasz wszedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Uczestniczę we wspólnocie Kościoła Ofiarnego. Bo z usłyszanego przed chwilą fragmentu wiemy, że dopiero co zakończyła się uczta paschalna, na której Jezus, podając chleb, mówił, że jest to Jego ciało, a błogosławiąc wino powiedział, że to jest Jego krew. Wyprzedził pewne fakty, bo cały dramat rozegra się dopiero w dniu jutrzejszym, po niesprawiedliwym procesie z fałszywymi oskarżeniami. Jednak Jezus, odmawiając modlitwę nad chlebem i winem, zostawił nam wzór, który powtarzamy do dnia dzisiejszego. Tak narodziła się Eucharystia, która jest wieczną pamiątką tamtej wieczerzy i następujących po niej wydarzeń, męki, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego z takim szacunkiem podchodzimy do Eucharystii, bo to nie jest jakaś tam celebracja. Słowo msza przeszło ewolucję, ale wywodzi się od hebrajskiego missach, co oznaczało dokładnie bezkrwawą ofiarę. Taką, w jakiej my uczestniczymy, bo nikt więcej życia nie traci. Ofiara Jezusa była ostatnią i największą, jaka dotychczas była złożona. Stąd w wieczerniku, gdy wszyscy siedzieli wokół Jezusa, on powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę. On staje się wzorem naszego życia, które poświęcił do samego końca woli Ojca. Nic z tego, co uczynił, nie poszło na marne. Bo nawet jeżeli dziś człowiek jeszcze nie bardzo wie, co ze swoim życiem uczynić, w jakim iść kierunku, to już został zbawiony. W końcu ofiara Jezusa nie tylko dotyczyła współczesnych Jemu ludzi, ale także przyszłych pokoleń. Niestety, jak sami wiemy, nie wszyscy pojmują to, co czyni Jezus. W przytoczonym fragmencie słyszeliśmy, jak Jezus mówił do Piotra, by umacniał wiarę braci. Ma stanąć na czele rodzącego się Kościoła, a jego pierwszą decyzją w tą noc pojmania Pana było zaprzeczenie wszystkiemu. Nie znam tego człowieka, nie jestem jego uczniem, nie byłem z nim blisko. Niemalże natychmiast z pamięci wymazał 3 lata wspólnie spędzonego czasu i nauki. Jakby ktoś mu zgasił światło i nastała ciemność. A wszystko ze strachu, który zapanował nad nim i jego decyzjami. I dopiero ten piejący kogut o świcie otworzył mu oczy, które zalały się łzami. Tak właśnie działa grzech w naszym życiu. Wprowadza nas na minę, wmawiając, że nic się przecież złego nie stanie. A my wierzymy, że to będzie świetne przeżycie, bo emocje biorą górę nad rozsądkiem. Kiedy jednak nasze myślenie wraca na właściwe tory, dopiero wtedy dostrzegamy, w jakich jesteśmy wielkich tarapatach. I wtedy dociera do nas, jak wielkiej zdrady Jezusa dopuściliśmy się pokusą prostego i łatwego życia. Nie inaczej było z Judaszem. On poszedł drogą chciwości. Fajnie jest tak żyć na cudzy koszt. Tu pieniążek, tam jakiś podarunek, tu jakiś niekontrolowany przez nikogo zakup drogiej rzeczy. Przecież nikt się nie doliczy. Zawsze można powiedzieć, że dostaliśmy to w ramach umowy sponsorskiej. Tak sobie Judasz z dnia na dzień cieszył się swoją funkcją. Aż przyszedł dzień, kiedy pomyślał, że można jeszcze coś więcej zyskać.
No bo co tam wielkiego może się zdarzyć, jak powiem, gdzie Pan z uczniami będzie przebywał dziś w nocy? W końcu jest czas świętowania, więc będą się modlić w Ogrodzie Oliwnym. 30 srebrników piechotą nie chodzi. To była solidna kwota, bez większego wysiłku. Widzimy tu, że czasem nie myślimy o konsekwencjach naszych czynów. Zaślepienie i chciwość zakłócają ten zdrowy rozsądek. W ogóle w chwilach zagrożenia grzechem wyłączamy myślenia, oddajemy się żądzy. Dobrze, jeśli w porę przyjdzie opamiętanie. Ksiądz Krzysztof Wąs, rekolekcjonista, autor takich wielu książek dotyczących formacji duchowej, w książce zatytułowanej Piotr i Judasz, dwie historie i miłosierdzie, napisał tak. Szymon Piotr i Judasz Iskariota, sporo ich łączyło. Przede wszystkim fascynacja mistrzem i jego miłość. Obu Jezus umiłował do końca. Mieli jedno powołanie, ten sam wybór życiowy, wspólnotę uczniów i misję. I Piotr i Judasz posiadali moc leczenia wszelkich chorób. Obaj doświadczyli także kryzysu powołania, rozczarowania Jezusem, buntu, odejścia od mistrza. Ale tylko Piotr wrócił do Jezusa. Miłosierdzie, to jest właśnie klucz, który może otworzyć nam zamknięte dotąd drzwi. Zarówno Piotr i Judasz odeszli od swojego powołania. Poszli za tym, co ich bardziej pociągało. Niestety Judasz zagubił się i nie znalazł drogi powrotu. Doszedł do wniosku, że po tak wielkiej zdradzie nic i nikt mu nie przebaczy. Nie chciał żyć z takim obciążeniem, dlatego popełnił samobójstwo. Natomiast w historii Piotra jest zupełnie inne rozwiązanie. Uznał, że skoro umiał wyrzec się Boga, to teraz powinien na nowo wyznać wiarę w Niego. Ale nie tylko dla świętego spokoju, ale podchodząc do tego bardzo radykalnie. Można powiedzieć, że zrobił rachunek z całego życia. Wziął uwagę wszystkie argumenty za i przeciw w wierze i dokonał obliczeń. Wynik był tylko jeden. Powiedzieć Jezusowi, że miłość do Niego jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Tym samym warto może dziś przypomnieć sobie, że rozpowiedź nie jest zakreśleniem pustego pola na liście zadań katolika. Bo każdy z nas może sobie taką zrobić na miesiąc i ująć w niej codzienną modlitwę, adorację, uczestnictwo we mszy świętej, uczestnictwo w okresowych nabożeństwach, spowiedź, dobre uczynki względem bliźnich, post, a później odhaczać to, co jest, to, co już wykonałem. Takie podejście nie czyni nas ludźmi wierzącymi w wolności, ale zwykłych wypełniaczy zadań. Przychodząc do spowiedzi, muszę być świadomy, że ja nawaliłem. Wiem, że obiecywałem poprawę, ale znów byłem słaby. Po drugie, nie mogę opierać się na przekonaniu, że ksiądz może sobie źle o mnie pomyśleć. Tu wszystkiego nie powiem, bo się wstydzę. Taka spowiedź jest stratą czasu. Nie wystarczy umyć rąk i twarzy, by po całym dniu pracy na polu powiedzieć, że jestem czysty, bo resztę mogę przykryć ubraniem. Potrzebuję kąpieli, by nadać ciału świeżości. To mogę czynić ze swoim sumieniem i ze swoją duszą. Mówię wszystko zgodnie z prawdą, jeśli prawdę o sobie chcę poznać. Bo rachunek sumienia jest właśnie sprawdzianem, kim jestem, co zrobiłem, jak mogę się zmienić. I nieważne, co w twoim życiu się stało, jak bardzo zdradziłeś Boga, sprzedałeś swoje wartości i poszedłeś za swoimi namiętnościami, jesteś uczestnikiem Kościoła, który przez ofiarę Jezusa oferuje miłosierdzie. A ono nas oczyszcza i daje kolejną szansę. Amen.